Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiemy Wam o przekłuciu języka, mimo iż jest to jedno z najpopularniejszych przekłuć, dla wielu jest przerażające. Poznajcie Karolinę, która zdecydowała się na to przekłucie. Cześć. Opowiemy Wam o czasie gojenia, o biżuterii, a Karolina podzieli się z Wami swoimi wrażeniami po przekłuciu. Czas gojenia języka jest stosunkowo krótki w porównaniu do pozostałych przekłuć. Średnio wynosi od 3 do 5 tygodni. W przypadku przekłuć po bokach języka lub poziomo, czas ten może się wydłużyć nawet do 2 miesięcy. Karolina, powiedz nam, w którym miejscu chcesz przekłuć język. Chcę zrobić wenom. Jest to przekłucie języka w 2 miejscach po bokach. No i bomba. Standardowe przekłucie należy właściwie do jednych z mniej bolesnych. Za to gojenie jest niestety już mniej przyjemne. Jeśli chodzi o ten typ przekłucia, który wybrała Karolina, jest on boleśniejszy niż przekłucie na środku w związku z ułożeniem nerwów i naczyń w języku, które rozchodzą się na kształt litery Y, akurat w tym miejscu, gdzie trzeba założyć kolczyki. Dlatego też należy umiejętnie ominąć te nerwy i naczynia. Efektem tego może być nierówne ułożenie kolczyków od spodu. Tak oto wygląda przekłucie wenom. Gojenie języka jest o tyle nieprzyjemne, że język puchnie i trzeba się przyzwyczaić do jedzenia i mówienia. Na początku przez kilka dni możecie mieć odczucia podobne do tych przy przeziębieniu, z przełykaniem na przykład. Opowiem Wam teraz o tym, jak jeszcze bardziej sobie tego życia nie utrudniać. Są różne środki do płukania przekłuć w jamie ustnej, m.in. octenidol, soda oczyszczona czy kora dębu. Płukać jamę ustną należy 2 razy dziennie wybranym ze środków. Pamiętajcie, nie mieszajcie ich ze sobą, zdecydujcie się na jeden. Wydaje się to oczywiste, ale warto przypomnieć i podkreślić, że w czasie gojenia odstawiamy papierosy i alkohol. Należy również unikać pocałunków francuskich i seksu oralnego. Język jest spuchnięty i dodatkowo w ślinie i innych płynach ustrojowych jest multum bakterii, co może spowolnić gojenie, a nawet doprowadzić do infekcji. Na pewno zastanawiacie się, co jeść w trakcie gojenia języka. Przede wszystkim musicie zminimalizować albo całkowicie nawet wykluczyć bardzo słone, bardzo pikantne produkty. Starajcie się unikać tego, co może się przylepić do kolczyka. Ciągnący się żółty ser, słodycze, które mają tofi lub karmel, czy gumy do żucia. Unikajcie również produktów, które mogą się zmienić w małe okruchy bardzo ostre. Takie produkty jak na przykład pieczywo waza, orzechy, chipsy, krakersy, słone paluszki czy bardzo zdradzieckie ciasto makowiec. Są różne szkoły dotyczące spożywania nabiału w trakcie gojenia języka. Wielu piercerów odradza spożywanie produktów mlecznych ze względu na obecność żywych kultur bakterii. Ja nie zabraniam ani nie namawiam do spożywania, jednak jeśli będziecie mieli ochotę zjeść coś nabiałowego w trakcie gojenia, po posiłku należy bardzo dokładnie wypłukać usta przegotowaną lub źródlaną wodą, a po takiej wodzie dopiero środkiem pielęgnacyjnym, który sobie wcześniej wybraliście. Uważajcie również przy myciu zębów. Zmieńcie sobie pastę do zębów z miętowej na ziołową albo nawet na pastę dla dzieci. Zęby należy myć ostrożnie, aby nie podrażniać świeżego przekłucia. Kolejną istotną sprawą jest to, że na czas gojenia zakładany jest kolczyk dłuższy ze względu właśnie na opuchliznę. Jak opuchlizna zejdzie, kolczyk może nam trochę przeszkadzać. Można zahaczać nim o zęby, a czasem nawet i przygryźć. Także uważajcie na to. Nie wymieniajcie zbyt wcześnie kolczyka. Najlepiej jest skonsultować to ze swoim piercerem. Ja proponuję, aby po wygojeniu zmienić kolczyk na pręt z akrylowymi kulkami, aby nie niszczyć tak bardzo zębów. To by było na tyle, jeśli chodzi o gojenie. Teraz, Karolino, opowiedz nam o swoich wrażeniach związanych z przekłuciem w trakcie, po co czułaś? Jeśli chodzi o moje odczucia, mogę porównać standardowe przekłucie z przekłuciem weną. Jest ono na pewno bardziej bolesne. Niekomfortowe też było to, że wenomy krwawią dużo bardziej niż przekłucie standardowe. Spodziewałam się, że będzie dużo gorzej, bo są to kolczyki w mięśniach, ale mimo wszystko jest pozytywnie. Dziękuję Ci bardzo za wzięcie udziału w naszym kolejnym odcinku i za podzielenie się wrażeniami z przekłucia. Dzięki. Jeśli podoba Wam się odcinek, czekamy na łapki w górę,
a pytania zostawcie w komentarzach. Zapraszamy również do subskrypcji, dzięki czemu będziecie wiedzieli najwcześniej o wszystkich nowych odcinkach.